Hello! Też tak czasem macie, że się budzicie i pierwsze pytanie, jakie wam przychodzi do głowy, to jest: co ja mam robić w tym mieście, na tej wsi? Nie wiem, w zależności od tego, gdzie mieszkacie. Wiecie, no mieszkam w Poznaniu, a w tym mieście nie ma co robić, w ogóle nuda totalna, miasto emerytów. No, ale dzisiaj to przetestujemy, zobaczymy, co fajnego można robić w mieście, w którym nic się totalnie nie dzieje. Zapraszam was, żebyście spędzili ten dzień ze mną. Od rana jest sobota i ja mówię, jadę dzisiaj na siłownię. Po prostu muszę zrobić od rana trening, tak poczułam. I zrobiłam fajny trening, wróciłam do domu, wykąpałam się, zjadłam poczuka. I siadam do was i do was mówię. I zaraz sobie zrobię włosy, tylko czekam, aż krem mi się wchłonie, bo słuchajcie... biorę antybiotyk na trądzik. Kto by się tego spodziewał? Cheers for that i spędzamy razem dzień. Leluna, ja powiem tobie tak. Ja wiem, że jest jesień i się nam nie chce. Jest zimno, szaro, buro i ponuro. Najlepiej w ogóle zostać w łóżku przez cały dzień. Ale nie bądźmy jak Adam Sandler przez całą jesień i całą zimę. Można się odstrzelić, tak? Więc outfit check. Sweter jeszcze przyodzieję, żeby nie było, nie? No, aż taka świernięta nie jestem. Jest mi już dość chłodno. I ty masz tak jak ja, że jak się lepiej ubierzesz, pomalujesz się, to czujesz się lepiej, to polecam to zrobić, nawet jeżeli to jest serio kwestia siedzenia całego dnia w domu. W tym filmiku pokazywałam wam tą piżamkę, co kupiłam w Primarku. Wiecie, jak ja się fajnie czułam w weekend, jak byłam w takiej ładnej piżamce, zrobiłam sobie koczka, zrobiłam sobie maseczkę. Nawet jak możesz żyć cały dzień w domu, to serio jakby zrób coś takiego, żebyś czuła się ładnie, żebyś... bo wiadomo, są też takie dni, gdzie ja na przykład zostaję w łóżku, zostaję na kanapie i jestem żulem totalnym. Ja śmierdzę, nie myję zębów przez cały dzień i nic mnie nie obchodzi. I to też jest okej, ale jeżeli będziesz wyglądała lepiej, to może będziesz czuła się lepiej. Ale wyszliśmy właśnie z tej wystawy i było bardzo fajnie. Bilet wstępu w weekend kosztuje 60 zł, więc rzadko kiedy chodzę do muzeów i jak byłam, to raczej były darmowe wejścia. Ale sprawdźcie sobie, czy ta wystawa nie będzie u was gdzieś w większym mieście, dlatego że czytałam, że ona jeździ po całej Polsce, więc jakbyście mieli możliwość, to fajnie się jest po prostu przejść, tym bardziej na tą wystawę multimedialną, no bo jest to coś innego. Fajnie doświadczyć czegoś takiego, ale już nie udawajmy, że ja się jakoś wielce fascynuję sztuką, bo tak nie jest, nie fascynuję się. Było fajnie, ale starczy, nie? Więc coś mi padło. A tym samym dosłownie przyszliśmy 5 minut i widzicie tam tą całą kolejkę. To jest kolejka do targów azjatyckich, żywieniowych. Chcieliśmy też na to iść, ale... wygląda to średnio. Chyba nie. Pewna, że to będzie tak zajebista wyżera. Wow. Mi się ogólnie wydaje, że ta kolejka, nie dość, że po pierwsze jest olbrzymia, to po drugie, jak się będzie zamawiało to jedzenie, to będzie taki dramat, że będzie takie, wiecie, przepychanki. Ja tak nie lubię czegoś takiego, bo zawsze to powoduje u mnie takie lęki i ataki paniki, że nie potrzebujemy tego. Nie ma co robić, no to no niestety trzeba jeść, testować jedzenie. Już trochę nudne i takie strasznie basicowe, ale serio, jakby z drugiej strony, co ja mam robić? Więc była opcja, że pójdziemy na fajne jesienne cynamonki. A może ja zrobię dzisiaj cynamonki? No i zajebiście, no i znowu to światło. Ja po prostu upierdolę, zostanę w tym filmie. Dobra, jest nic. Brzuszek tutaj się domaga pewnego świństwa jakiegoś, więc szukamy, jedziemy i może coś znajdziemy, na co się załapiemy. Wiecie, dzisiaj ogólnie jest high life, jak to się mówi, ahoj przygodo. Nic ciekawego, nic specjalnego, ale przynajmniej jesteśmy razem, tak? To najważniejsze. Thank you.
kurczaczki najedzone i... co można robić dalej? Jeść? Czy nie? Czy warto jeść jeszcze? No nie wiem. Ładnie w tym Poznaniu teraz. Ale jest piękne słońce. Przyjechaliśmy do Yuki w poszukiwaniu dyń. Mama mnie prosiła o to, żebym jej znalazła jakieś roślinki, więc zobaczę, co tutaj jest, co tutaj mają. Są oczywiście już świątecznych rzeczy. O tym już mówiłam w poprzednim filmie, zobaczcie. Ale jest dużo też takich kiczowatych, nie? W sensie... Bro, what the fuck? Niektóre rzeczy to tutaj są mocno, mocno kiczowate po prostu. No ale cóż, idziemy szukać. Mega się będzie kurzyło. I tu się kładzie takie trójkąciki, takie tamponiki, coś takiego. To sobie to wygląda chyba jak tampon. I to się podpala i tu schodzi dym. I on się unosi. To jest, no, kadzidło. Ale nie takie kadzidełko patyczek, tylko takie inne. Za cztery dychy. Czy to jest ładne? Patrzcie. Czy to jedliście, jak byliście mali? I właśnie ja się tak... zdziwiłam, że to jest aż tak małe. Burger. Wiecie, jak to się szykle do zału? Okay. 5 na 10. Lubina. Zastanawiałam, jaki kadr zrobić, ale wiecie co, chyba takie zachowanie nie interesuje mnie to. Więc zacznijmy od tego, że jak jest zimno i jest ponuro, no dobra, ile można, słuchajcie, chodzić po knajpach? Więc ja wam teraz dam rozwiązanie bardzo fajne, które można zrobić i mam nadzieję, że was zainspiruje, że ciebie zainspiruje. Bo ja już to robiłam kiedyś. Wiecie? Wystarczy wam to. Gipsel plus gotowa gładź szpachlowa. Kupicie to w Obi za jakieś 25 zł. Bawicie się tym na płótnie, możecie mieszać to z farbkami. Efekty, albo samo to kłaść i wtedy jest po prostu białe. Szczerze mówiąc, o wiele bardziej lubię robić to, niż malować farbami po płótnie, bo potem te obrazy, ja nie mam zbytnio talentu i te obrazy są takie, że nic z nimi nie zrobię. Stawanie się starszym to nie jest nic złego, to nie jest nic złego czuć w sobie tą metamorfozę, to przejście, ten etap, gdzie decydujemy się na to, że coś jest dla nas ważniejsze niż to, co robiliśmy za młodu, za czasów, gdy byliśmy nastolatkami. I ja, powiem wam szczerze, miałam taki etap, gdzie przechodziłam z nastolatki w kobietę i chyba głównie teraz, jakby on się cały czas za mną ciągnie. A nic złego w tym, jeżeli rezygnujecie z jakiejś relacji, nawet jeżeli myśleliście, że te relacje będą trwały całe życie, one wytrzymają szkołę, wytrzymają studia i te osoby będą dalej z wami. Na przykład ostatnio zdałam sobie sprawę, że nie każdy w wieku, tak jak ja mam 23 lata i trzymałam się z ludźmi w tym wieku, nie każdy w tym wieku chce, nie wiem, dojrzewać, nie każdy w tym wieku chce czuć odpowiedzialność, nie każdy w tym wieku chce być zaradny i nie każdy wybiera tą drogę, no nie każdy. I ja nie mówię, że to jest coś złego, jeżeli nie wybierasz tej drogi, jeżeli tej drogi nie chcesz, jeżeli nie chcesz stawać się dorosły, jeżeli może nie potrafisz tego zaakceptować, ale też nie chodzi mi o to, że mamy gonić za tym życiem dorosłym i w wieku 16 lat zachowywać się, jakbyśmy mieli 25 lat. No, nie o to też chodzi. Wszystko przyjdzie z czasem. To nie szkodzi, to nie jest wasza wina, jeżeli ta relacja się rozejdzie. I nie wincie siebie za to. Nie wincie siebie, bo jeżeli wy będziecie zwalać winę na siebie, będziecie próbowali za wszelką cenę odbudować tę relację, próbować ją jakkolwiek naprawić, żeby ona trwała, to może nie mieć w ogóle żadnego wyjścia i cały czas możecie być w błędnym kole.
Dlatego, że po prostu ta osoba będzie chciała być na innym poziomie niż ty jesteś. Albo ta osoba będzie na... będziecie na zupełnie dwóch innych platformach. Już nie będziecie w szkole i nie będzie to wasze życie takie samo. I ja, wiecie co, zrozumiałam to w momencie, kiedy ja teraz nie potrzebuję, wiecie, miliona znajomych. Moje życie towarzyskie nie jest aż takie, jakie może bym chciała, żeby było. Dlatego, że bardzo dużo osób na swojej drodze życia potraciłam przez to, że uświadomiłam sobie, że ja niektórych relacji po prostu nie potrzebuję dla mojego świętego spokoju. I mi nie przeszkadza to, że ani wczoraj, ani dzisiaj nie byłam na imprezie, nie wyszłam na miasto. Wiecie, serio, jakby nie interesuje mnie to za bardzo, co tam się dzieje. Kiedyś odczuwałam takie FOMO i ja muszę iść, ja muszę wszędzie być, muszę wszystko przeżyć. Bo to nie jest tak, że Sofia, ty teraz musisz gdzieś wyjść, z kimś coś robić. Nie, to nie chodzi o to. Bo jeżeli ja czuję, że tak mi jest dobrze, to dlaczego ja mam łamać ten schemat? Dlaczego ja mam robić coś przeciwko sobie? I nie bójmy się tego i to jest naprawdę super, żeby poznawać siebie z innej perspektywy. Ja teraz czuję się kobietą 23-letnią, chociaż zastanawiałam się ostatnio, kiedy minie ten okres nastolatki w moim życiu. Czuję się kobietą i ja się zachowuję jak kobieta. Ja nie chcę się zachowywać jak gówniara, którą byłam 3 lata temu, bo ja tego nie potrzebuję. Ja jakby wyznaczam swoje granice, wyznaczam swoje standardy, wyznaczam swoje potrzeby, znam je i to jest to, z czego ja potrzebuję i ja jakby zdaję sobie sprawę z tego, że odpowiedzialność jest na moich barkach, ja jestem odpowiedzialna za swoje życie, a nie ktoś inny. I to jest fajne mieć taką świadomość, ale też nie mówię wam tego, że jeżeli tego nie odczuwacie, to macie jutro siedzieć cały dzień i kminić. Hello, obudź. Nie, to nie chodzi o to. Ja wam mówię, że jeżeli przyjdzie ten czas, albo jeżeli przechodzicie przez ten czas, to się go nie bójcie, to przyjmijcie go i on jest fajny. To jest fajny czas w życiu. Jakby musimy go przejść, tak? No, tyle z moich pogawędek, bo już się rozgadałam. Nie ma obąka. Sama widziałam, że można narysować markerem i potem wyciąć, czy ja się tego słuchałam, czy ja to mam robić. Nie wiem, nie mam na to żadnego planu. Żadnego. Więc... Kurde. Tak. Ale to obrzydliwe. O Boże, czuję się jakbym jakieś glony. Dobra. Wiesz, jakie obrzydliwe w dotyku, ble, jak... Ej, serio, jakbym z ziemi wyciągała jakieś resztki ciała martwego. Nie wiem w sumie. Nie wiem, myślałam, że to zostanie. No ale już jak tu wytnę koło, to całe odpadnie. Więc pogadamy sobie o tej twarzy trochę, co ja z tym blondzikiem. Wiem, że możecie sobie teraz myśleć, że ja tutaj wielce kapuję i hello Zosia, jaki ty masz trądzik, nie widziałaś osoby z trądzikiem. Wstawiam wam zdjęcia mojej buzi i nie jest to zbytnio komfortowe, bo każdy problem jest inny i charakteryzuje się czymś innym. I gdybym ja nie poszedł do dermatologa, nigdy bym nie powiedziała, że ja faktycznie mam trądzik, chociaż miałam takie podejrzenia. No i wyszło jak wyszło. Mam trądzik. Tylko leczę się antybiotykiem zewnętrznym, czyli maściami. Mam 3 maści. Jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, to po pierwsze badania.
co zrobiłam, poszłam do dermatologa. Pierwszy raz w życiu, nigdy się nie byłam u dermatologa, bo uważałam, że ten problem nie jest wcale aż takim dużym problemem, tak? Miałam nadzieję w każdym produkcie, że on mi pomoże, że to już na pewno będzie to, że to będzie koniec, że to będzie po wszystkim. A tak nie było i mój makijaż wyglądał coraz gorzej, moja buzia wyglądała coraz gorzej. No właśnie, codziennie się malowałam i dawałam tej buzi odpocząć, dlatego że się czułam niekomfortowo bez tego makijażu, czułam się brzydka. A teraz idę spać i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję, że to ze mną jesteście. I by the way, będzie mi mega miło, jak zostawicie suba.